Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będziemy grać arenę szachową. Stream tutaj cały czas działa, a ja już stworzę tą arenkę i zrobimy sobie, proszę mnie tu już nie zapraszać do gry, stworzymy sobie tutaj turniej z Szachuś Arena dla widzów. I na jaki czas gramy? Gramy sobie może na jakiś czas 5 minut plus 1 sekunda. Co wy na to? 3 plus 2? Też mi się tak wydaje, że krótszy czas będzie sympatyczniejszy. 5 plus 2 piszecie. 5 plus 2, 5 plus 2, 5 plus 2, 5 plus 1. No jakie jeszcze macie propozycje? Im więcej będzie jakichś tak, to proszę, żebyście... No ultrabuletów na pewno nie gramy. To może ustawimy w takim razie. No 3 plus 2 widzę. 3 plus 2 to też jest sporo, słuchajcie. Nie, bulet absolutnie nie. Słuchajcie, a może tak końskim targiem 4 plus 1? Co wy na to? Tak dziwnie troszkę, ale zawsze inaczej. 4 plus 1 proponuję. 5 plus 2, 5 plus 1. No też myślę, że... No dobra, zrobię to dla was oczywiście, tak? No powiedzmy 5 plus 1. Większość pisze 5 plus 2, 5 plus 1. Niech będzie 5 plus 1. Zagrajmy sobie tą arenę przez czasu 90 minut, może więcej. Bez berserka. Też jest taka opcja oczywiście. Ale jak ktoś będzie chciał berserkować, to jego chyba sprawa, prawda? Może 90 minut. 90 minut. Czy dłuższą? Może zagramy, słuchajcie sobie, 5 plus 1. 5 plus 1 postanowione. 90 minut. Nie, no tutaj zagrajmy sobie z 2 godziny. 120 minut niech ta arena będzie trwała. Ok. Ustawienia zaawansowane. Hasło. Może bez hasła, żeby już tutaj nie mieszać z berserkiem, czy bez berserka. Może bez berserka, żeby było tak podobnie. Ale 90 minut byśmy grali na przykład 3 plus 1 albo 3 plus 2. Zagrajmy sobie 120 minut, moi drodzy. I startujemy za 5, może za 10 minut. Ok, żebyśmy spokojnie wszyscy dotarli. Bardzo proszę, już wam wklejam link i już. Proszę bardzo. Ja myślę, że żona sobie poradzi. Przykro mi, no nie da się tak zrobić, żeby wszystkim dogodzić. Proponuję 5 plus 1 i zapraszam serdecznie. Za 10 minut startujemy. O fajnie, 10 osób. No niestety z tą symultaną coś nie wyszło. Bardzo mi przykro, no tak się zdarza. Coś pokombinuję następnym razem. Jeszcze wkleję link do turnieju na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Mamy 18 osób, fajnie. Dajcie znać swoim znajomym, jeżeli macie ochotę i za chwilę zaczynamy. Dobra, na jednej poszło i na drugiej stronie również 22 osoby. No wybaczcie, że nie zagraliśmy tej symultany. Strasznie mi głupio, no ale coś tam nie zadziałało. 10 osób to spokojnie, tak, ale przy 64 osobach przecież taki ładny wynik. Link do turnieju wkleiłem już, moi drodzy, na Facebooku, na stronach. Proszę bardzo, jeszcze raz wklejam link do turnieju. Mamy 23 osoby. No mam nadzieję, że chociaż te 30-40 osób będzie. Miejmy taką nadzieję. Na symultanie było was o wiele, wiele więcej.
No, szachmacie miała być symultana, ale niestety jakoś tam to nie zadziałało. Niestety nie zadziałało, ale w turnieju też się możemy pobawić. Mamy 28 osób. Będziemy grać bez berserka. No i dobra, i czekamy dalej grzecznie. Okej, fajnie, że jesteście. 7 minut do rozpoczęcia, jeszcze mamy chwilę czasu. 30 osób ponad, to też już jest całkiem fajnie. Dzięki w ogóle, że też tutaj się, że tak powiem, nie gniewacie za to. Tak, będzie dużo partii do analizy. Tak jest, panie Pulchny, zgadza się Kacper. No i dobra, słuchajcie, pobawimy się, pogramy. 5 plus 1 na spokojnie. 2 godzinki gry, także to też dla wytrwałych, słuchajcie. Zrobilibyśmy nawet godzinną arenę, ale wtedy musielibyśmy ten czas skrócić do, nie wiem, 3 plus 1. Czy jakiś żart mam opowiedzieć? Haha, to jest dobre. Niestety ja nie jestem dobry w żarcikach. Przykro mi. Dobra, słuchajcie, czekamy grzecznie na kolejnych zawodników. Ja tutaj wklejam jeszcze raz link do turnieju, jak ktoś jest zainteresowany. Zapraszam serdecznie. Sprawdzę, czy tu jest wszystko ok. No słuchajcie, a miała być taka fajna symultanka. Ja zapytam osób, które tam robiły już tą symultanę, co tu się w ogóle wyprawia. Taka ładna liczba 64, idealna niemalże. No inni by długo czekali. No właśnie, właśnie. Coś tam nie tak. Coś tam było nie tak. Tak, gramy subskrybencie turniej jednak, bo symultana nie wyszła. Zapraszam na turniej. Z Marianczellem symultana była na osób 20. I tam wszystko działało. Z aplikacji mobilnej wyszukać turniej. Ojejku, to chyba nie pomogę. Tak, bardzo proszę. Wrzucam jeszcze raz linka. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Za chwilę zaczynamy. Liczę zaskoczony, że tyle osób się zapisało. Może tam jest jakiś limit, słuchajcie. No nie wiem, może to jest do 50 osób. A tak może być chyba. Coś mi się kojarzy, chyba że ktoś mówił, że do 50 osób powyżej to są. Coś może być. Ja muszę się doczytać. Coś muszę się doczytać. No ale to by zwiększyli limit do 1000 chociaż ludzi. Można by było jakieś rekordy bić. 34 osoby. No fajnie, żeby to chociaż 50 zagrało. Wiem, że. O, właśnie, dobra. No trudno. Może ustawienia, może tak. No, niestety, wybaczcie, nie przygotowałem się należycie do symultany, niestety. No, ale na spokojnie sobie popykamy. Bo dlaczego nie? 5 plus 1 to jest dużo czasu. No subskrybencie, 5 plus 1 to jest dużo, tak. No to jest dobra nauka zawsze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. A może zawołajcie Dawida Czerwa na turnie, bo streamuje przez 12 godzin. Pozdrawiam cię, Dawidzie. Może będzie miał ochotę zagrać, albo przyślę tutaj kilku zawodników. No fajnie by było, jakby jeszcze mamy 35 osób, 3 minuty do rozpoczęcia, więc jest bardzo, bardzo mało czasu. Dajcie znać, komu możecie i jedziemy z tematem. Ale widać, jesteście fajni, zapaleni na szachy, bo szybka zmiana klimatu, jeszcze 2 godziny wyjęte z życia i nadal jesteście tutaj, to jest bardzo miłe. Bitwa widzów z Dawidem, o ciekawe.
Książka o otwarciach. O, rety, rety. Dawno takiej w ręku nie miałem. Ja myślę, że jeśli chcesz książkę o otwarciach, nie chcę tutaj nikogo jakoś tak specjalnie zwodzić, ale warto napisać do sklepu szachowego o pomoc w dobrej książce szachowej. Na pewno wam polecą, ale myślę, że Litmanowicz, Konikowski. To są autorzy, którzy fajne książki dla początkujących i nie tylko dla początkujących napisali, także to może być całkiem dobra pozycja. Słuchajcie, 2 minuty do rozpoczęcia, 35 ludzi, fajnych osób, cieszę się niezmiernie. Jeszcze raz wklejam link i za moment rozpoczynamy. Również życzę wszystkim powodzenia. No, te, słuchajcie, technologie niestety. Tak by wszystko było w porządku. U każdego bym wykonał jedno posunięcie i by jakoś to poszło w miarę szybko. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tytuł filmiku muszę zmienić, a mianowicie jaki? Gdzieś czasem literówki popełniam, oczywiście, że tak. To proszę o podpowiedź. No ale symultana może tam istnieje dalej, ale już niestety z niej uciekliśmy wszyscy. 38 osób. Słuchajcie, Arena jeszcze ma to do siebie, że można się zapisywać w trakcie turnieju, więc też fajnie. A, dobra, dobra, dobra. Już wiem, o co chodzi. Na Twitchu. Zgoda. Sorry, sorry, sorry. Zgadza się. Więc już to poprawiam. Zaczaiłem bazę. Okej. Już poprawione. I życzę powodzenia wszystkim. Okej, no to jedziemy. C6, czyli mamy tutaj karokana. No dobra, jaki wariant wybrać? Wybierzmy taki ruch. Chyba tak grają. Ja wiem, że tam nie znam tutaj teorii, sobie zaszalejemy ruchem C4. Troszeczkę na aferę. Będziemy grać jak Michał Tal. Będziemy wyprowadzać figury i będziemy te figury święcić. Wyprowadźmy figury i figury święćmy. Może w ten sposób. Powodzenia wszystkim, powodzenia, oczywiście. Jedziemy z tematem, moi drodzy. Okej. Zagramy H3, żeby ten goniec już miał jakąś opcję taką, żeby się wycofał, tak? Będziemy straszyć. No jeżeli wybije, to hetman wybije. Będziemy stępem atakować B7. No jeśli nie wybije, a będziemy, słuchajcie, grać trochę zwariowanie. Grajmy ostro w szachy i wyprowadźmy kolejną figurę. Może jakiś D5, a jak będzie bicie, to zagramy skoczkiem po prostu na D4, dokładnie. I te figury też jakoś żyją. Trzy figury w grze, u przeciwnika jest jedna, ale struktura pionków u czarnych jest nienaganna. No tutaj oczywiście goniec E3 zagrać taki ruch należy. I wszystkie figury już grają, są połączone ze sobą poniekąd. Tutaj taki ruch nastąpił, no dobra. No dobra, dobra, dobra. Niech i tak będzie. Powiedzmy.
Co by tu zagrać? Może zagrać hetmana 4 z szachem. Czy to coś da? Tak mi się tutaj jakoś poświęcić chce. Na e6. Bardzo mi się tu chce poświęcić. A, zaszalejmy. Kurczę, blade. Niech się trochę podzieje, no. Poświęćmy sobie tutaj tego skoczka. I niech się przeciwnik martwi, no. Tak powiedzmy. Oczywiście żartuję, ale jak tutaj byś mnie, drogi przeciwniku, wysuszył pozycję, no to jesteś do przodu. Ale spróbujmy. Spróbujmy w ten sposób. Ha, to w zasadzie wyszło całkiem dobrze, bo tu jeszcze jest goniec niebroniony. A to czysty przypadek, zobaczcie. Fajnie, fajnie to wygląda. Chyba już mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Najmocniej przepraszam. Tutaj jak hetman wybije, to wieża wybije. Wybije tu i ja mam tutaj mata. Skoczek e6. Okej, no tutaj wybić trzeba. Ach, szachusiowi się udało. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Także jednak poświęcenie było całkiem chyba dobre, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj chce mi atakować. No ma prawo. No dobra, wybijamy od razu na e6. Skoczek będzie miał placówkę na d5. Tutaj jakieś szachy grożą. Król roszady nie ma. No oczywiście jest bicie tutaj na e5, ale myślę, że tego bicia się nie będziemy bać. Dlatego, że i teraz udowodnij dlaczego. Dlatego, że roszada po prostu. Jeden szach tutaj krzywdy nam nie zrobi, bo król g2, jak szach na h4, to król h3. No taki ruch na gońca, no to zawsze mogę to wybić, zagrać potem f4, f5 ewentualnie. Nawet nie muszę wybijać, mogę zagrać sobie gońcem na a3, bronić pionka przy okazji, po skoczku d3 oczywiście, bronię pionka na b2. Tak poszło, no to wtedy lecimy chyba f4. Lecimy f4, jest pionek więcej, król jest w centrum. No nie chcę tu krakać, ale partia powinna się zakończyć sukcesem białych. No ale czy tak będzie? Zobaczmy do końca. No tak, no to zagram tutaj tak jak mówiłem. Bronię i diagonala jest opanowana. Król jest troszeczkę tutaj przygwożdżony. No jeszcze tutaj może ruszyć. Skoczek na chwilę zasłania, ale grozi przede wszystkim F5, więc chyba pozycja się lekko sypie. Para gońcy cię wykońcy, jak to mówią. Tutaj nastąpiło. Tu jeszcze widzę fajne posunięcie skoczek na D5. Jeżeli będzie bicie, szach na C7 i tu mogę odbić. Niech ja pomyślę. Może coś lepszego znajdę, ale może nie, może tak, może nie. No chyba tak trzeba grać. Aha, wieża tutaj. No to tak bije. Tu skoczek na końcu leci. I jakość więcej została po stronie białych, bo tutaj goniec C4 nie działa, bo jest szach. Okej, szach wtrącony. Okej, okay, mamy wieża D7, tu jakiś pionek wisi już. Okej, okay, myślę, że ruch B3, żeby goniec miał też opcję na B2. No i tak chyba zrobimy od razu. No i będziemy tutaj bić kolejną figurkę. Tak, z groźbą mata na F6. Mój drogi przyjacielu. No słuchajcie, gramy, gramy tutaj, nie ma zmiłuj się. Czy ktoś ma ranking 1100 czy 2300, no to próbujemy grać z każdym. Próbujemy wygrywać z każdym. Wieżą tutaj chcemy dać mata na H6. Jest taka opcja. Titled Arena na Liczesień. Dziękuję Ci serdecznie. Dzisiaj nie planowałem. No, gramy turniej szachusiowy, więc zbyt dużo. Ale we wtorek postaram się zagrać Titled Tuesday. Po prostu troszeczkę pochorowałem i nie czułem się na siłach, żeby w ogóle grać. Tu jakiekolwiek turnieje. Mamy 39 osób. No tak, jakbym ogłosił turniej wcześniej, to myślę, że troszkę więcej by nas było. No cóż, spontany to do siebie mają, że albo wychodzi super fajnie, albo. Nie, i tak jest super. No, cieszę się, że jesteście. Dobra. Można dołączyć, oczywiście. Bardzo proszę, jest to arena. Wklejam link, bardzo proszę. Dopiero jest pierwsza runda, teraz następuje druga. Gramy bez berserka.
Czyli nie tniemy czasu, dopiero 8 minut minęło z 2 godzin. Pierwsza partia wygrana, gratulacje. Okej. No to dobra, spróbujmy tutaj pograć jakoś. Może skoczek F6. Obronę Alechina zagrajmy sobie. Będę się starał grać różne debiuty, słuchajcie, z wami. Będę testował sobie różne otwarcia. Dziękuję Ci serdecznie za followa. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, jedziemy tutaj. Nastąpiło to goniec G4. Goniec G4, niech tak będzie. Electric Chess, całkiem chyba solidnie tutaj to wygląda u Ciebie. Groźby matowe są. Bijemy na E5. Jak nie daj Boże skoczek by gdzieś uciekł, to dostajemy mata na F7, więc E6 trzeba grać. No tak, myślę, że tu białe są spoko. Skoczek D7. Więcej przestrzeni mają po prostu. A teraz to, robaczku mój drogi, bijemy na E5. No i mamy widełki. Oczywiście nic tu nie białe nie tracą, ale pionek zdobyty i goniec będzie zdobyty. Jest już niefajnie. Okej. Mam do Was też pytanie, moi drodzy, bo teraz ten turniej będę nagrywał, on będzie na YouTubie, ale po turnieju, jak jeszcze będą siły i ochota, może zrobimy sobie coś takiego pod tytułem Gra z widzami, jeżeli będziecie jeszcze mieli ochotę, albo coś wymyślimy. Tylko jeszcze mam pytanie, jeśli ktoś by mi podpowiedział, jak puszczać tutaj podkład muzyczny, żeby potem algorytmy YouTube'owe, powiedzmy, czy Twitch'owe nie wyciszały filmu, tak? No ja wiem, że musi być to z no copyrightu prawdopodobnie, ale może jest jakiś inny sposób. Ktoś mądrzejszy ode mnie by tutaj mi podpowiedział, będę wielce wdzięczny. Ale to może później, jak będzie gra z widzami. Zawsze to muzyczka urozmaica. No na streamach oczywiście można sobie puszczać, co komu żywnie się podoba, ale już niestety materiał nie będzie tak dostępny w przyszłości. No dobra, tu jest pionek więcej na czysto. Myślę, że jakiś taki ruch A5, zagramy A4 z takim planem. Nie lubię, jak ludzie przedłużają partię. Mam hetmana na gońca i trzy piony. Mógłby się poddać. No jasne, oczywiście, Edwardzie Wiśniewski, też mnie to czasem troszeczkę może, powiedzmy, denerwuje, czy... No ale wiesz, każdy ma prawo grać do samego końca, no. Ja na przykład jak uczę juniorów, no to mówię im, macie grać do gołych króli, nawet jak przeciwnik ma cztery hetmany, to masz grać do samego końca. Nie ma takiej możliwości, żebyś się poddał. To uczy po prostu takiej wytrwałości, powiedzmy. Jakieś tam jeszcze momenty są takie, że są możliwości pata, no przede wszystkim trzeba walczyć do końca, na tym poziomie takim, w cudzysłowie, amatorskim, tam do drugiej kategorii, powiedzmy, tak strzelam, to warto zawsze grać do końca, no ale już na wyższym poziomie to wiadomo, że nie trzeba tracić energii i można spokojnie tutaj się podać, tak jak to mój przeciwnik, Electric Chess. Dziękuję Ci serdecznie za grę. Okej, okay. Słuchajcie, no i gramy dalej, gramy, bawimy się. Jest nas 43 osoby, wspaniale, cieszę się, niezmiernie się cieszę. Jest taka aplikacja Soundtrack by Twitch, tam są dźwięki zatwierdzone przez Twitcha. O, superancko, czy ja to znajdę na YouTube, czy gdzieś wygooglać muszę? Iron Fighter, dzięki za odpowiedź. To ja sobie za półtorej godzinki to bym puścił elegancko. Azusiek, witam cię serdecznie. Okej, okay, tam grałem E4 w tamtej partii. D4 gram często, to może z D4 zrezygnuję. No to zagramy sobie może C4, bardzo proszę. Ok, jedziemy. Mail out Twitcha, a to dobre.
To pewnie tego maila nie znajdę. E5 nastąpiło. Tutaj wiem, że chyba D4 grają. Zagrajmy sobie D4, powalczmy. Chociaż nie, za szybko, szachuś. Szachuś, za szybko zagrałeś. Ale mam pewien pomysł, oryginalny. Niech będzie takie zagranie. To jest zagranie złe na pewno. Azusiek, ale nie powiem ci co grać. Troszkę zamieszamy. Ale myślę, że tutaj sam dojdziesz do dobrych wniosków w tej pozycji. No skoczek D5 to nie bardzo. To na pewno takie troszeczkę już taka troszeczkę gra intuicyjna się pojawi. No pionek więcej u czarnych w tym momencie, więc całkiem dobrze. No to jest kilka dobrych na pewno ruchów. No ale myśleć trzeba i tam kilkadziesiąt sekund spada. Kilkadziesiąt sekund spada. Okej. O, taki ruch zagrałeś, mój drogi. No dobra, no to nie pozostawiasz mi wyboru, jak zagrać goniec G5. Oj, 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 posunięcie E5 i chyba jest po mojej stronie tutaj już inicjatywa, a nawet zdobycie figurki. Nie, ajajaj, tutaj szach, ale dobra, moment, bo zawsze mogę zagrać goniec D2 ze zdobyciem albo B4. Podoba mi się B4, bardziej ostre. I tu spróbujemy wybić potem skoczka pionkiem. No tak, udało się przeciwnika tutaj oszukać. Troszeczkę niestandardowo to wszystko poszło i już wygląda to inaczej. Panie Azuśku, a czemu ja z tobą przegrałem? Aha, może w symultanie się poddałem. Tu żaden szach nie grozi, bijemy tutaj. No dobra, tutaj król ucieka, matów nie ma. O, matów nie ma, ale co może zrobić teraz hetman, się zastanawiam. Tu nie może, 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 tu nie może. Tu tylko musi i jest szach na C7, mój drogi. I tutaj bierzemy hetmana. Ok, dziękuję ci serdecznie. Tam trzeba było zagrać goniec G7, ewentualnie C6, od razu tego skoczka odpędzić. To tak już mówię na przyszłość. 43 osoby, no i fajnie. Wszyscy grają, czy ktoś już może zrezygnował? Kacper Was, Kacper, jedną partię rozegrałeś. Liczę na ciebie. Na razie zamykasz tabelę, ale pamiętaj, ostatni będą pierwszymi. Ok, fajnie, cieszę się, że gramy. Jakby tylko czas pozwolił, fajnie by było zagrać sobie na przykład jakiś maratonik szachowy, ale to wiecie jak to jest. Witam cię, Just Rafson, siemka. Już wklejam, proszę bardzo, link do turnieju, jeśli masz ochotę dołączyć. Gramy arenę dwugodzinną, dopiero 15 minut minęło. A więc jeszcze dużo gry przed nami, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Devilo F Chess 1, bardzo proszę. C4 nastąpiło, dobra. Powstają bardzo też ostre, ciekawe pozycje, na pewno po E5. W zależności jeszcze co zagra, zagrają białe. Dobrze, zagrajmy sobie goniec B4. Z myślą wybicia skoczka. No dobra, taki ruch się też grywa. Tutaj B4, E3. Okej, mój przeciwnik coś tutaj wie o tej pozycji. Więc to nie będzie takie proste. Widzę 1700 w rapidzie, więc no tak, 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 to się trochę gra. Fajnie, fajnie, fajnie. D4 nastąpiło, ok. No więc bić trzeba i chyba tak. No na szczęście gońca nie tracę po ruchu C5. No pozycyjka jak pozycyjka, C6 będzie grozić. Skoczek będzie musiał coś ze sobą też uczynić. Myślę, że taki ruch C6 trzeba zagrać. No będzie bicie prawdopodobnie. Zbijemy pionkiem.
Czy skoczek odejdzie? Zobaczymy. Ja myślę, że bić trzeba. Odszedł skoczek jednak. No dobra, to wyprowadzamy dalej figury. Dobra, H6 zawsze się przyda. Chociaż można było zrobić chyba szybko roszadę. Już robimy roszadę. Dobrze. I teraz tak, pytanie, czy grać G5 za chwilę. Dobra, zagrajmy najpierw goniec F5 zagrajmy. Zagrajmy goniec F5. Ustawmy najpierw tutaj pozycję taką, żeby mieć figury w grze. Ja gram w szachy od 3 dni, więc podziękuję, ale poobserwuję. Wow, 3 dni grasz w szachy, dopiero zasady poznałeś. Powiem ci dużo przed tobą fajnych momentów w szachach. Jak cię zainteresuje ta gra na maksa, to jest super sprawa. Odkrywanie szachów na nowo myślę, że może być mega ciekawe. Ważne, żeby nie odpuścić i w nie po prostu grać. Dużą przyjemność i frajdę sprawia na przykład gra, nie wiem, strzelam z przyjaciółmi, tak? Tak, towarzysko. W zaciszu domowym jest to na pewno fajna rzecz. No ja widzę, że mój przeciwnik tutaj nieźle sobie poczyna. Ja tu się zagadałem i robi się całkiem gorąco. Fu, 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 fu. No niech będzie bicie. Im mniej figur, tym lepiej dla mnie, jeśli mnie ktoś tutaj zaczyna atakować. I zagramy koń H5, żeby tego gońca spróbować zlikwidować. No jakiś skoczek F5 tutaj też grozi. Znaczy grozi, no jest wtargnięcie skoczkiem, ale pionek będzie broniony. No zagrałem tak troszeczkę tą pozycję, można powiedzieć, dziwnie, bardziej zachowawczo. No dobra, lecimy dalej. Skoczek wjechał. Bijemy tego gońca, paskudę. Silny goniec zawsze będzie zbity. No myślę, że hetmanem tutaj coś przeciwnik kombinuje. No ale wtedy mam hetman G5. Dobra, tym poszło. Ja bym zbił z F, żeby wieża była otwarta. No ale to ja. Mój przeciwnik może miał inne plany. Taki ruch sobie zagrajmy. Hetman F6. I teraz jak tu się rozwiązać? No te figurki tak sobie stoją, bo stoją. Myślę, że jakaś wieża E1 zostanie zagrana. To wieża E8 spróbujemy. Jakiś taki ruch D5 spowoduje, że skoczek na E5 może wskoczyć. Wieża E8, od razu lecimy. Na Liczesie jest bardzo dużo fajnych turniejów, moi drodzy, takich długich. Można grać sobie i na 10 minut, i na 20 minut plus 10 sekund. Są takie turnieje, warto sobie odpalać te turnieje i sobie w nie grać. No, spróbujemy wymienić hetmany, bo jest dużo czasu i zawsze będziemy mieli przeciwnika na, że tak powiem, od razu nam sparuje zawodnika. A więc myślę, że warto. W ten sposób więcej sobie możemy poćwiczyć, nasze debiuty, nasze otwarcia, no i przede wszystkim ogrywać się, to jest ważne, żeby się ogrywać. Bo takie granie, na przykład te 5 plus 1, to jeszcze nie jest najgorzej, że tak powiem. No nie jest najgorzej, tak treningowo, żeby troszeczkę nasza gra przyspieszyła, to można, jasne. Tak polecam oczywiście, może ktoś ma inne zdanie. No ale na przykład takie 3 plus 0, no to już jest, myślę, że troszeczkę szybko, troszeczkę za szybko, już pomijając fakt niższe tempo. Ale z czasem dodawanym, no takie 5 plus 5 to też jest spoko. No 10 plus 5 to jest tak optymalnie, ale myślę, że 15, 20, nawet 30-minutowe partie warto pograć. To jest fajna sprawa. Szukałem na YouTubie poradników o szachach i oglądałem Twoje filmiki, a tu proszę. No tak, streamuję, streamuję, streamuję. Lubię na Twitchu streamować. Znaczy rzadko to robię ze względu na brak czasu, albo mniejszą dostępność czasową. Ale lubię, tak. No na Twitchu, znaczy na YouTubie też prawdopodobnie tam się zaczną te streamy, może niebawem. No jak to miał fajnie przeciwnik tutaj, fajnie myśli, podoba mi się. Devilo F-Chess, jak ładnie grasz. Ustawiasz to tak dosyć optymalnie, wszystko stoi bardzo fajnie. Dobra, tak, no może tak, żeby nie wpuścić hetmana na F4. Spróbuję, jak hetman tutaj chce wybić. To myślę, że wygląda całkiem ciekawie. Po prostu czekam na ruch przeciwnika. To jest takie troszeczkę wyczekujące. Troszeczkę wyczekujące. Dobra. Poszło tutaj, poszło tutaj, poszło tutaj. Spróbujemy.
Czy tu zaczynać grać konkretnie? Zagrajmy Hetman D2. Zagrajmy z atakiem. Tutaj może jakieś problemy stworzymy przeciwnikowi. Jeszcze jakiś nacisk na E1. Hetman. No ale wiadomo, że tu skoczek broni. No teraz kwestia, czy Hetman zagra na D1. Myślę, że Hetman D1 to będzie dobra opcja dla białych. Ale w ten sposób wymienię hetmany, które chciałem wymienić wcześniej. Aczkolwiek pozycja nadal będzie według mnie w porządku dla białych. Normalna. Taka jest koło równości, tak mi się wydaje. Tak bym to ocenił. Wymiana nastąpiła. Ok. Skoczek się poruszył. No to tak, teraz mam bicie na D4, skoczek F5, hetman na G4. Myślę, że zadziała. Wolę wziąć pionka centralnego niż pionka B2. Chociaż czasem trzeba po prostu bazować na konkretach, ale dobra, tak poszło. Aha. A już myślałem, że tracę hetmana. Nie, nie tracę hetmana. Hetman E5. Dobra, jest czysty pionek do przodu. Jest czysty pionek do przodu. Czysty pionek do przodu. No, mój drogi przeciwniku, czasu masz już bardzo mało. Na sekundach to wszystko leci. Dobrze, tam będzie może zagranie skoczkiem na C2 z powrotem. Powiedzmy, zagramy H5, mam pewien plan. Jeśli skoczek C2, to po prostu wybije na E1. A, nie poszło to zagranie. Zagrajmy tak. Ok, zagrajmy tak. No czas, czas, czas. Ale to już się robi bardzo ciężko. Wszystkie figury zaczynają atakować. Tak, niespodziewany stream. Zapraszam Cię, Stefczyku, jeszcze raz tutaj do turnieju. Wklejam link. Za sekundkę do Was wracam, moi drodzy. Za moment.
Już jestem, moi drodzy, już jestem. I wracamy do turnieju. Wracamy, wracamy. Azusiek, po raz kolejny. No to E4 tym razem. Dzięki, dzięki serdeczne za followka. Witam serdecznie. Tak poszło. No dobrze, wyprowadźmy figury. Figury wyprowadzamy, wyprowadzamy figury. Może, może gońcem na B5. Takie rosolimko delikatne. Zbijemy. I wykonamy szybko roszadę, aby król był bezpieczny, z tego co wiem. Tak nas chyba uczyli. No i teraz co zrobi czarny? Moi drodzy, co zrobi czarny? Czy będzie D5? Czy zakurzy posunięcie D5? Ja to spróbuję troszeczkę niestandardowo pograć. D6 też można oczywiście. A to tak, to będziemy gonić króliczka. No myślę, że będziemy gonić dalej króliczka. I zagramy D4. No jeżeli zbije tutaj skoczek, to wybijemy tutaj. A może zagramy D5. Takie troszkę zwariowane szachy, ale... Okej. No to B3, trzeba pionka przypilnować. I ten pionek w takim razie teraz spełnia taką bardzo fajną rolę, bo nie puszcza piona D5. Tu jest zawsze wybicie. Ten pionek potem C6 zostaje jako słabość. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. Wygląda to chyba ok. Witam Was wszystkich serdecznie, którzy dopiero dotarli. Jeszcze raz wklejam link, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć. Przepraszam, że Was tak spamuję tym linkiem, ale może ktoś ma ochotę dołączyć do naszego turnieju. Arena, jeszcze 1,5 godziny gramy, więc sporo zabawy przed nami. Tutaj poszło zagranie. Jak zbiję tu i zbiję tu, to słabe pionki zostaną na C. Witam Cię, Radziok. Radziok? Radziok. Szachmat, szachmat. Szach, dzień dobry. Okej, wymiana nastąpiła. Wyprowadzamy skoczki, goniec E3. Prosta gra będzie ze strony białych. Wieża D1. Takie plany będę tutaj miał. Oczko, jesteś trzeci w turnieju. Gratulacje. To zaraz się, mam nadzieję, że spotkamy. Dobra, tutaj wieża D1, trzeba zakurzyć. No i skoczek E4. Plan wykonany w 100%, te wszystkie figury miały wylądować na tych polach. Teraz pytanie, co zagrają czarne. No goniec nie ma trochę życia. Te pionki go tutaj nieźle blokują. Tutaj, no to w takim razie bijemy chyba na C5. Możemy sobie na to pozwolić, bo tu jest na końcu związanie. Skoczek jest zamrożony. Jeden punkt, brawo! Czyli zremisowałeś. Zremisowałeś? Dobrze? Zremis jest jeden punkt. Świetnie. No będą z ciebie ludzie, pulchny Kacper. Będą z ciebie ludzie, zobaczysz. No pad. Warto grać do końca, ale kwestia, czy ty dałeś pata przeciwnikowi, czy on tobie. Może lepiej się nie przyznawać. Michale Nawrocki, ty masz jeszcze zero, ale będzie dobrze, zobaczysz, będzie dobrze. Trzeba grać, trzeba grać. Nie poddawać się. Oj, panie Azusiek, tu mamy koń E6. Mogę zbić oczywiście wieżę, ale bardziej kusi mnie pionek. No dziękuję serdecznie. Aha, tu jeszcze skoczek C7 było. No, debiuty, tak? Ty dałeś pata. No to byłeś tą stroną przeważającą. No to trochę lepiej. To, że dałeś pata, to żaden wstyd. Ważne, że byłeś tą osobą przeważającą. Okej, kto mnie tu goni? Oski jest wysoko. Wszystko wygrywa. Szachmat wygrywa. Jest nas 48 osób, wow, fajnie, fajnie, jeszcze dwie osoby dojdą, będzie 50, to jest taka fajna, magiczna liczba, zawsze miło, no marzy mi się, słuchajcie, żeby nas grało regularnie około setki, mam nadzieję, że to jest do zrobienia, mi się wydaje, że muszę się częściej na YouTubie Wam pokazywać, jakiegoś live'a może trzeba zrobić, zbliżamy się do 5000 subskrypcji, moi drodzy, z czego się niezmiernie cieszę i dziękuję Wam. No i może z tego tytułu trzeba będzie coś tam zorganizować. Kacper Was! Dzień dobry! No to jedziemy, panie kolego.
Poczekaj, hetmańskiego się chyba uczyliśmy trochę. No to jedziemy tak, proszę bardzo. C4, bardzo proszę. No, zbić czy nie zbić? O, to jest pytanie. Zbić. No, są rzadko streamy, Stefczyku, zgadza się. No, czas, żebym ja nie pracował zawodowo jeszcze tak stacjonarnie, to bym siedział więcej przy kompie. Chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze z takiego pokolenia, wywodzę się z takiego pokolenia, gdzie niekomputerowego, że tak się wyrażę. No nie chce mi się za dużo przed komputerem siedzieć, jest to trochę męczące dla mnie, wolę live'y, aczkolwiek no widzę, że świat idzie w tą stronę, że więcej trzeba siedzieć na tym kompie. Bardzo dobrze zagrałeś, Kacper, bardzo dobrze zagrałeś, bardzo dobrze zagrałeś. Zobaczymy, co będzie dalej, oczywiście. Stefczyku, no ja uczę szachów stacjonarnie, znaczy się tak normalnie. Uczę szachów, jestem po prostu instruktorem, mam działalność gospodarczą o nazwie bardzo tajemniczej, mianowicie Szachuś. I tak sobie już prawie 10 lat to działa. No a dodatkowo właśnie Szachusia tutaj przyniosłem trochę do internetu i sobie działamy. I sobie działamy, sobie gramy. Wybuchła ta pandemia, to tak troszkę to przyspieszyło, jeśli chodzi o działalność internetową. Stefczyku, tak, daję lekcje indywidualne online, oczywiście, tylko z przykrością muszę stwierdzić, że aktualnie nie przyjmuję żadnych uczniów już ze względu na brak czasu. No, mógłbym to powciskać od 8 rano do na przykład 21, tak, ale no, żyć kiedyś też trzeba i odpocząć. Zdrowie jest najważniejsze, więc staram się to jakoś wypośrodkować. Ale powiem w ten sposób, jeżeli nas zamkną, mówię tutaj o lockdownie na jakiś czas, tego czasu będę miał trochę więcej, więc na jakiś kurs, powiedzmy, kilkanaście lekcji możemy się umówić. Jeżeli masz ochotę, jeżeli nie, no to mogę ci polecić innego trenera, w zależności jaki masz poziom. Także wszystko jest do dogadania jak najbardziej. Jeśli jesteś zainteresowany i zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, to proszę o maila. Byłoby najłatwiej, jak będzie mi to na mailu leżało. Ach, agresywny szach na B5. No to agresywna obrona na D7, bardzo proszę. Dobra. Poczekaj, no to chyba trzeba robić roszadę tak jak Bozia przykazała. No i jakiś taki hetman A5 kąśliwy sobie zagramy. Zobaczymy, co ty na to. Jak to w ogóle stoi w pionkach? No mamy 13 ruchów i wszystko jest porówno. Zaraz uczeń przerośnie mistrza. Tutaj tak. No pionek na D5 ci wisi, aczkolwiek bym się chyba tym tak mocno nie przejmował, bo ta linia zawsze jest otwarta. Tu są dwie figury na tej linii. No nie wiem, tak sobie intuicyjnie myślę. Aczkolwiek na pewno czarny ma trochę lepiej z tego względu, że ja już mam roszadę, zresztą ty też, ale jeszcze nie masz gońca wyprowadzonego. I tutaj ten gdzieś tam te tempa się pogubiły się po drodze, ale to jest wszystko do dopracowania. Na pewno. No, Radziok, powiem ci, jeśli chodzi o mikrofon, który niedawno sobie zakupiłem, polecił mi mój kolega po fachu. No, rewelacja po prostu. Niedrogo i bardzo dobrze słychać. Też jestem zadowolony. Żadnych ustawień, niczego nie trzeba było skomplikowanego robić. Wszystko działa i huczy jak trzeba. Po prostu podłączam pod USB i działa. Zakupiłem sprzęt z X-Koma. Jak jesteś zainteresowany, napisz mi na mailu albo tutaj już Kacper chyba figura leci, bo skoczek zostaje bez obrony. Mogę potem wysłać ci link w mailu lub na Facebooku. Możesz mi na Messengerze zostawić na Szachusiu ewentualnie.
Ach, agresywne B3, myślałeś, że jakiś ruch deklarowany zrobię typu F5 może, albo wieża E8. Nie, nie, nie. Nie będzie tak łatwo. Może Hetman A6, żeby bronić od razu gońca, bo myślę, że masz chrapkę tutaj wejść skoczkiem na F5, zaatakować mi gońca i dać mi mata. Nie, nie masz chrapki. Wieża na C1. Słusznie, wolną linię trzeba ogarniać. A, wieża C6 groziła. Haha. Dobre, dobre to było. Dobre, dobre. Nic z tych rzeczy. Będziemy się tutaj trzymać. Będziemy się tutaj trzymać, panie kolego. Dobra, tutaj to gramy. Gramy G6. Zmykaj skoczku z powrotem, albo wymieniaj się i trać materiał. A, zaatakował, dał szacha, widział, szacha, widział, szacha, dał. Koń G4 z planem Hetman H6. Czy ja mu właśnie podpowiedziałem ruch całkiem dobry? No ale to też w skutku swojego nie spełni, myślę, bo po skoczek G4 masz F5, jak dasz szacha, to królem na G8 i skoczek odpływa od króla, więc tu się nadal wszystko trzyma, panie Kacprze. Czy polecam jakieś książki? Powtarzam, że na przykład każda książka szachowa na pewno jest dobra. Wiem, że to ogólnie brzmi, ale Litmanowicz dla początkujących, pozycje Litmanowicza czy Konikowskiego są dobre według mnie. Warto się nimi zainteresować. Ale oglądanie YouTube'a jasne, ale z samego oglądania nie będziesz dobry. Dzięki, Kacprze. Trzeba przede wszystkim robić zadania szachowe, czyli taktykę i grać w szachy dużo, jeżeli jesteś osobą, która zaczyna swoją przygodę albo już ma jakiś tam poziom. Także grać, grać, jeszcze raz grać. Dobrze było, Pulchny. Dobrze było. Zobaczysz, z każdą partią, z każdym dniem idzie coraz lepiej. Będzie to wychodziło coraz lepiej. Mr. HSL8. Dzień dobry i jedziemy. No C5, C5, C5. O, widzę tutaj przeciwnik. Trochę gra w te szachy. Widzę ranking. Dobra, no to sobie zagrajmy znowu ten goniec B5. No dobra, jest A6, tu robimy szybko. Aha, ten ruch został zagrany. To gramy H3, żeby tego gońca ograniczyć przede wszystkim, żeby nie poszedł na G4. Mam dylemat z trenerem szachowym, gdyż czuję, że jestem na tym etapie, że ciężko o dalszy rozwój. Stefczyku, a powiedz mi, jaką masz kategorię, ile masz lat, jeśli mogę zapytać, i o co tam chodzi w ogóle z twoim rozwojem szachowym? Dlaczego masz dylemat? Pan Szachuś prawdę ci powie. Zagramy tak, A4. Poszło A5, ok. Spodziewałem się tego ruchu. Gramy koń D2, żeby stanąć na C4. Wprawdzie tych pionków nie zdejmę. One się będą tutaj bronić przez B6, ale na B6 zawsze będzie ta słabość. Może C. Tak, poszło. No to ciekawe. Może tu. A może tam. A może tak. Jeżeli wybije, to wracam. A jeżeli przepcha na B4, to też wracam. „14 lat i masz czwartą kategorię, bo mieszkam na wsi, ciężko jakieś turnieje”. Ale to nie jest wymówka, Stefczyku. To, że mieszkasz na wsi i masz daleko na turnieje. Tak naprawdę, widzisz, ja jestem z Warmińsko-Mazurskiego, też zawsze miałem daleko na turnieje. To nie jest wymówka, jak ktoś bardzo chce, to zawsze można. Czwarta kategoria. No, powiem tak, no samemu nadal możesz trenować. Jesteś, że tak powiem, nastolatkiem, a nie dzieckiem, które ma na przykład 7 czy 8 lat, które nie wie jeszcze, jak się zachować, tak, szachowo. Więc powinieneś tak.
Robić zadania szachowe. Powtarzam to wiele razy. Taktykę. Najlepiej na chess.com, bo tam są fajne zadania. Nalicza się również, a na chess.com są takie bardziej ludzkie, bym powiedział. To jest raz. Dwa. Analizować sobie partie. Oglądać oczywiście w internecie. Teraz jest tego tyle, że można. No co więcej? Grać, zadania, analizować partie. Debiuty. Jasne, można się tam debiutów uczyć też tutaj z Lichessa również, tak? Książkę jakoś sobie zakupić, poczytać, jakąś biografię. Dużo jest książek fajnych szachowych. Po prostu powiem tak, jak pokochasz szachy tak uczciwie, to będziesz dobrze grał. 14 lat to jest jeszcze na tyle mało, że można wiele, wiele zrobić dla szachów, dla siebie. Skoczek F4, co on chce mi zrobić tutaj? No dobra, tak zagrajmy. Robisz książkę pana Macieja, spoko. Tak zagrałeś, to muszę uciekać. No jaki tutaj. Aha, mogłem wybić i wrócić. No dobra, jest tak jest. Spróbujmy jakoś inaczej. No całkiem dobrze mi tutaj przeciwnik gra. Bierze jeden skoczek F1. Jakoś tak będę musiał się rozplątywać. Okay, zagrajmy skoczek F1. Może goniec E3 za chwilę, jakiś hetman C1. No w ogóle hetman C1 za chwilę można zagrać. Zejść ze wszelakich tutaj związań, jeśli chodzi o tą wieżę, a tutaj się nastawić na atak, na skoczkę F4. Skoczek G3 może, zaraz pomyślimy sobie, może jakieś E5 wchodzi. No cóż, nie są to moje pozycje, ale fajnie sobie tak też twórczo pomyśleć. Gdy nie są twoje pozycje, tak? Coś tam się człowiek orientuje zawsze, ale mimo wszystko. Mimo wszystko się myśli w miarę po swojemu. Ok, więc tutaj jeszcze raz wskoczymy na C4. Chcę szybko wskoczyć. Ok, wskakujemy na C4. No tak, tutaj problem z tym skoczkiem będę miał. Ten skoczek stoi świetnie. Muszę zagrać jakoś tak królem teraz. Skoczek G1, żeby bronić na H3. Tutaj. Dobra, gramy tak. Będzie G4, to koń H4. Jeśli zbije G3, skoczek G2, no można. No to wtedy tam. A, nie będzie tak łatwo. Dobrze, to jest chyba dobre zagranie. To jest chyba dobre zagranie mojego przeciwnika. Koń G1, wracamy. Dużo manewrów. Przede wszystkim chcę wypędzić tego skoczka, który bardzo mi tutaj przeszkadza. Jeszcze mogę zagrać w ogóle tak. Zagram od razu tak, żeby pionka atakować. I skoczek sam może ewentualnie uciec. Goniec zagrał. Dobra, to uciekaj skoczku. I przygotujemy się na skoczek D4. Przygotujemy się wieżą. Tutaj może coś D4 się doprowadzi. No zbijmy tego jednego skoczka. Może warto było gońcem w ogóle zbić? Nie, no gońca zachowamy. I tak muszę wrócić na D2. A, tutaj jest świetne posunięcie hetman D7. I niestety jest chyba prawie po mnie. Znaczy mata jeszcze nie będzie, ale już jest bardzo ciężko. No tak, będzie ciężko. Ale mogę zagrać wieża H1, zbije mi pionka, król G1. No taka obrona będzie tutaj możliwa jeszcze. No tak, dobra, to jeszcze żyjemy. Tu jest słabość na A5, więc to zawsze mi rekompensuje. Teraz jak mi się uda wymienić hetmany, też będzie w porządku. Raczej powinno mi się udać wymienić hetmany. Jeśli nie wymieni, no to zbiję tutaj i pionkach porówno. Wprawdzie on tu będzie jakoś próbował szaleć. Ale to szaleństwo zatrzymamy. Zatrzymamy to szaleństwo. Wymiana hetmanów. No dobrze. Wymieniamy te hetmany i zagrajmy król G2, żeby tutaj zagrać F3 ewentualnie. Dobra, F3 szybkie. Jakiś szach, tutaj król F2. Jeśli goniec odejdzie, mam zawsze G4 i zablokuję to wszystko. Ewentualnie mogę wybić. Zaraz się zastanowię, co zrobić. Czasu więcej. Tak poszło. To w ogóle jeszcze lepiej dla mnie, bo ten pionek już nie jest taki mocny. No i zbijamy tak. W pionkach porówno, teraz tutaj wybijemy.
No to analizuj. Analizuj oczywiście. Nie, tutaj jest gramy G4, żeby nie było już jakichś niespodzianek. I tego pionka zaraz przyblokujemy i go weźmiemy. Dokładnie tak. Wracamy grzecznie. Tu się wszystko trzyma. Ok, no to tak, lecimy chyba. Lecimy po swoje. No dobra, ale czy ta pozycja jest wygrana? Zbijmy. Jest pion więcej. Pytanie brzmi, jak się dostać do tego pionka? Tutaj. A teraz tutaj się dostanę. A, tutaj bije. Teraz to się sypie. No tak, teraz to się niestety sypie, mój drogi przeciwniku. Ok. No i dobra, no to lecimy sobie królem. Dziękuję serdecznie. Ciekawa partia. Doktor Nyker Einstein. 49 osób. Czy wszyscy grają? Sprawdzam. No, kilka osób widzę, że sobie dało spokój. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No, ale większość gra, także cieszę się, że jesteście, że walczycie. No i czekamy na kolejnego przeciwnika. Jedziemy. Krzmir. D4. No dobra, co by tu zagrać? Może zagrajmy skoczek F6 na początek. Dobra, jakiś gambit budapesztański. A właśnie, a propos gambitu budapesztańskiego. Mówi się budapesztański czy budapeszteński? Jak myślicie? Jeśli ktoś mnie słucha, to bardzo proszę o odpowiedź, jeśli ktoś wie. Ciekawy jestem, jak to interpretujecie, bo widziałem wersję taką i taką. Budapesztański, raczej budapeszteński chyba. Mamy 1-1. Sztański. No słuchajcie, no gambit budapesztański, prawda? No od Budapesztu, no na litość boską. Ktoś tam mi w komentarzu pisał, że budapeszteński, no według mnie jest bzdura. Nigdy się nie spotkałem z tą nazwą budapeszteński. Nie wiem skąd ona się wzięła. Budapesztański powinno chyba działać. Ale głowy sobie nie dam uciąć, ale jestem prawie pewny, że budapesztański. Na Wikipedii tak, widziałem na Wikipedii przez E. Pewnie tym się ludzie sugerują. Ja w książkach szachowych widziałem budapesztański. No i fajnie, gramy sobie, gramy. Tutaj ruch nastąpił, dobrze. To wyprowadźmy sobie figurkę. Dobra. Może F5? Tak, żeby tutaj przynajmniej skoczek nie wjechał mi na E4. Mamy hetman. Mamy hetmana. Jedziemy z tematem. Wiem, że to taki ruch trochę szalony, może niepotrzebny, może zły nawet, ale dlaczego nie? Spróbujemy. Trochę tu odsłania diagonale. Zdaję sobie z tego sprawę.
Okej, okay. Słuszna decyzja. Jak nas atakują na skrzydle, to my w centrum, co się odpowiadamy. Okej. Skoczek na D4. No to ja zbiję. To zbijemy. Na temat tego tematu nie chcę się wypowiadać, mam swoje zdanie, ale nie chcę tutaj wywoływać niepotrzebnych dyskusji, bo to jest szkoda energii. Niech tym się zajmują władze, które tą władzę sprawują. Niepotrzebne mi jakieś specjalne tutaj komentarze czy nerwy z tego tematu, także proszę o wybaczenie, panie Piotrze, ale nie będę o tym rozmawiał. Dzięki serdeczne, Just Rawson. Dzięki za follow'a. I lecimy dalej, moi drodzy. Cóż to za pozycja powstała? No, czarne nie mają gońca. W sensie nie ma pary gońców. Tutaj, dobra. Tutaj, no to bijemy skoczka. No, będą dwa skoczki na dwa gońce. Pytanie, czy ten goniec spełnia już dobrą rolę? Chyba nie. Tu się oczywiście osłabi punkt C7, ale zawsze go obronię. Tu poleci, tu wisi B6. Skoczek F4, ja tam mogę szybko próbować atakować, więc te pionki mnie w zasadzie nie muszą aż tak bardzo interesować. Poza tym tu jest biciel, związanie. No ale jest C6 tutaj, wybicie. No jest pion więcej wtedy i chyba lepsza mimo wszystko. Tak, powinno być lepsze, tak to oceniam. Aha, pytali się na kanale PZ Szachu. No, ja już swoje powiedziałem, ale w zaciszu domowym. No nie chcę o tym rozmawiać, bo no, po co, nie zajmujmy się tym. Wiadomo, sterta emocji w tej sprawie. Dobrze, tak poszło. Zagramy koń F4. Tutaj z atakiem z G3, jak będzie ruch, to wtedy mamy jakiegoś szacha tutaj na H3 niebezpiecznego. Wydaje mi się, że niebezpiecznego. Ewentualnie wybiję gońca po G3 i wezmę po prostu pionka. A nie, nie mogę, bo jest hetman na E6 z szachem i weźmie mi skoczka. A to już inna para kaloszy. No ale dobra, zaraz pomyślę. No tutaj przede wszystkim Kazimir, że tak się wyrażę, ma problem chyba. A no właśnie, to teraz lepsza wersja. Wybijam tutaj i wybijam tutaj. Na D5. Dokładnie. Jak będzie hetman C4, to mam C6. I jest czysty pion więcej z bardzo dobrym skoczkiem na D5. No Piotrze, no trzeba być szczerym w życiu, po co udawać, nie wiem. Ale to już każdy człowiek jest, jaki jest. I niech sobie taki będzie. No sorry. Każdy ma prawo żyć jak chce. I niech sobie żyje, słuchajcie. No dobra, wybijemy to tutaj, zagramy trochę wyżej. No hetman C4 jest kuszący, ale C3 wszystko chyba trzyma. C6 wszystko trzyma, zgadza się. C6 wszystko trzymam. No, idę na wymiankę, no bo mam pionka więcej po prostu i mogę spokojnie sobie na to pozwolić. Okej, taki ruch. No to spróbujemy dać mata. A nie, mata nie ma. Ale też nie podstawiam pionka. Dobra, tak zagrajmy w takim razie. Wow, wygrałeś sekundę na zegarze, doktorze. 112, gratulacje. Jasne, że wymienię. Tutaj biję pionka albo na D3 biorę tutaj gońca. No właśnie. Okej, dziękuję serdecznie. Lecimy dalej. Pan Inkwizytor brzmi groźnie. I lecimy E4. No już nie będę grał D4 tego swojego. Spróbujemy zagrać sobie inaczej, żeby. Znowu Karokana. No dobra, cieszy mnie to niezmiernie. Jaki wariant teraz tutaj zagrać, panie kolego? No lubię grać E5, jak już mam to grać. Ale zagram skoczek C6. Skoczek C3, niech będzie. O doktorze, gram z tobą. Spoko.
Już tutaj pułapkę na ciebie nastawiłem. Nie, no niestety nie. Taki skoczek C5 widziałem, taki ruch. Chyba Deep Blue grał z Kasparowem takie posunięcie. Zagram ci takie posunięcie, żebyś troszeczkę pokombinował. Jak dobrze kojarzę, przepraszam za mój katar. Jeszcze człowiek się nie doleczył do końca. Bardzo proszę, Stefczyku, wklejam ci link. Nie ma problemu. Masz jeszcze godzinę gry, więc warto sobie poćwiczyć. Okej, jest ruch Hetman C7. No to zagrajmy sobie niestandardowo Hetman F3. Będziemy kombinować od razu. Będziemy kombinować. Zapraszam do wzięcia pionka na C2. Nie ma problemu. Nie wziąłeś. No to atakujemy. Atakujemy tutaj na F4. Zapraszam do dania szacha na A5. No tak, mi jest łatwiej manipulować teraz z tobą, jeśli mogę tutaj opozycji coś powiedzieć. No tak, ale nie będę tego może za bardzo wykorzystywał, chociaż nie musisz mnie słuchać oczywiście, ale taka dobra tutaj. Znaczy, gra w internecie, no można sobie pogadać, no jak ktoś streamuje, może sobie rozmawiać, tak. Pełna dowolność. No w grze na żywo już bym nie mógł ględzić i przeszkadzać. No, ale dobra. Jest tak, jak jest. Hetman, hetman, hetman. No to myślę, że długa roszada jest całkiem w porządku. Tak, ja widzę, że mi bierzesz skoczka i pionka. Również zachęcam. No, ale w końcu się chyba mój przeciwnik zdenerwuje. I pójdzie na to. I chyba na to pójdzie, bo tu na końcu będziesz groził mi matem na C2, więc może warto zbić tego skoczka od razu. Dobra, przestaję w takim razie. No ale założę się, że zbijesz mi tego skoczka. No tylko ostatnia już rzecz. No zbijesz mi tego skoczka na C5. No zapraszam. No zagrałem to świadomie, więc jestem. Nie zbił. Jednak nie zbił. Też ciekawe zagranie, aczkolwiek zdwajam ci pionki. Wiesz co? No dobra. Zagrałeś mi tak, a więc mogę zbić to gońcem na A6 i zagrać sobie jakiś hetman C3, wszystko przytrzymam. No tak chyba zrobię. Bez zbędnego kombinowania. No i hetman C3. Jeżeli zbijesz na C5, to zbiję pionkiem, a teraz mam wolną drogę skoczkiem na F3. Tu się wszystko trzyma. Okej. Aha, skoczek D5 grozi. No, no, no. To wygląda groźnie. Ale, mój drogi przyjacielu, jeszcze mam chyba opcję jakąś. Nie no, zagram koń E2, żeby bronić gońca. Skoczek D5 może być całkiem niezły. Ale mam hetman jakiś B3, może hetman A3 nawet. Ważne, że tu się wszystko broni, a u ciebie struktura pionków jest trochę zepsuta, więc. A remis proponuje. No nie, muszę się niestety zgodzić. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobry remis w garści niż przegrana. Także myślę, że ok. Za te moje ględzenie ten remis myślę, że trzeba przyjąć. Co nie znaczy, że będę tutaj remisował co chwilę. Nie, 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 to tak łatwo nie będzie. Nie to, że się pyszczę, ale będzie walka. Tutaj remisów szybkich nie ma. Ok, lecimy dalej. Czekamy na przeciwnika. 58 minut. Cigorind, witam cię, Cigorindzie. Cigorindzie, nie mieliśmy zajęć w tym tygodniu. Ja troszeczkę zapomniałem i chorowałem, ale ty się też nie odezwałeś. No dobra, lecimy w takim razie skoczek F6. No i zagrajmy sobie ten budapesztański gambit. Okej, ja myślę, że tutaj mój przeciwnik jest na to przygotowany. Jest przygotowany, oczywiście.
Tutaj bez dwóch zdań. No lecimy. A nie, tu się chyba goniec C5 grało. Niech będzie goniec B4. Też można. Jeszcze raz Ci, Czigorindzie, gratuluję tego pięknego miejsca w turnieju InfoSzacha. Nie, to był turniej InfoSzacha? Moment. Nie, przyjaźni polsko-węgierskiej. Przyjaźni polsko-węgierskiej. Goniec tutaj, dobrze. Tak, zresztą bo widzę jakiegoś newsa szachowego. Okej. Tutaj tak poszło. Okej, figury wyprowadzać należy. Okej, wybijemy skoczka. I hetman E7, zapraszam do wymiany. Pytanie, kto jest lepszy, czy Capablanca, czy Alechin? To są troszkę inne lata gry mimo wszystko. Alechin grał fajnie kombinacyjnie. Capablanca z kolei technicznie grał genialnie. Trudne pytanie. Trudne pytanie, ale specjaliści mówią, że na przykład jakby Alechin żył w dzisiejszych czasach, czy Capablanca, to ich ranking nie byłby wyższy niż 2550, gdzie generalnie ten ranking oscylował około 2700, prawda? U tych zawodników, więc nawet więcej niż 2700. No, jakby to powiedzieć, no, mi się bardzo podobają szachy Alechina, ale kto był lepszy, nie wiem. Każdy miał swój urok, każdy mistrz świata miał swoje te 5 minut i jakiś swój styl gry wypracował, więc ciężkie, znaczy pytanie łatwe, ale cięższa odpowiedź. Witam cię serdecznie, Bone Cracker 01. Dzięki za followa. Nie, Chigorindzie, mata na G7 to my widzimy. Ha, ha, ha. To jest zbyt proste, żeby było takie piękne. No cóż, co dalej, tak? To sobie stoi. No masz dobrą pozycję na pewno. Taką spokojną. Dwa gońce. Struktura pionów świetna, wieże w gotowości. No właśnie, trzeba grać. No zagrajmy B6. No zagrajmy B6. Tak, tu pionek wisiał, ale ten pionek nie miał znaczenia. Czyli Gorindzie, naprawdę twój poziom gry wzrósł. I to naprawdę znacząco. Nie chcę tutaj nieskromnie tego stwierdzać, ale tak jest. Gra się trochę w te szachy, jak to się mówi. Witam cię, witam, Bone Cracker. Witam serdecznie. Zapraszam do dołączenia do turnieju, wklejam link. Jeszcze sobie 50 minut można pograć. Okej, będziemy prostować. Zagrajmy A5, zagrajmy. Liczymy na B5, liczymy na B5, na osłabienie tutaj tego punktu C5. No, nie musisz oczywiście przepychać, pewnie mnie słyszysz. No, pulchny, nie chwal się taką ilością punktów, bo nie wiem, co będę mógł z tym zrobić. Tak dużo punktów to ja w życiu nie miałem. Trzeba cisnąć dalej na maksa. Dobrze, dobrze. Początki są trudne, ale tak całkiem poważnie, ale to warto. Znaczy na pewno się nie załamujesz, ja wiem o tym. Ważne, żeby grać. Grać, 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 grać. Jeżeli mogę zadać takie pytanie, które się też pojawia na PZ Szachu,
Pytanie zadam pewnie, bo mogę, a czy odpowiedź dostanę, zobaczymy. Skąd przebywacie, jak to się mówi? No, muszę zagrać tutaj, żeby nie było na D5. Z jakich miast jesteście, jeśli możecie napisać? Tak z ciekawości, czy ktoś w ogóle z Warmińsko-Mazurskiego istnieje na tym czacie? Pod Poznaniem, tak. Pod Poznaniem sporo osób miało ze mną kontakt. Konin, o, pozdrawiam Konin. Aleksandrów Łódzki. Tychy, wow, jak fajnie. Cały kraj. Ekstra. Sochaczew. Toruń. Branice. O, Branice, co to są Branice? Gdzie te Branice leżą? Ach, to jest, słuchajcie, jednak magia internetu. Bardzo fajna rzecz. Wiem, jak to brzmi, jak stary mocher gadam, ale... Dobra, wracamy. Mam tu plan na ciebie, ci Gorindzie. Przede wszystkim masz mało czasu. Opolskie, opolskie. I wskakujemy skoczkiem na E5. Fajnie, fajnie. Dzięki za odpowiedź, chłopaki. No, a tutaj poszło. Wieżą zbijamy. Wieżą i będziemy cisnąć pionka na E4. Dobra, zagrajmy gońcem. Nie ukrywam ci, Gorindzie, że staram się tutaj z tobą grać dosyć pozycyjnie. I tak twardo, żebyś przede wszystkim nie zrobił mi krzywdy. No i żebyś się trochę wypstrykał z tych ruchów, o tak bym się wyraził. Ach, ten katar. Ach, tutaj mi zagrałeś. No tak, ciekawy ruch. Jak tu zagrać? Jak tu zagrać? Zbiję pionka. Może trochę ryzykowne. Ale czemu nie? Chyba mega ryzykowne w ogóle. Oj, żebym tu nie przesadził. Przypadkiem. No właśnie, damy szacha. Wracam tak. Oj, 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 szachuś, przesadziłeś chyba. No tak, szachuś gadał i szachuś przegrał. Czy tu już jest przegrana? Jest to wielce prawdopodobne. Chociaż jeszcze taki ruch mi przychodzi do głowy. Może się uda przeciwnika jeszcze tutaj oszukać. Katar, korona? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak od tygodnia trochę choruję, ale korona nie, absolutnie. Znaczy nie wiem, tak? Nie mam pojęcia. No tutaj to z szachem bije. Okej. Tutaj to już mogę sobie nawet pozwolić chyba na takie bicie. I sobie na to pozwolę. Aj, hetman G7. Ojejku, brawo. Brawo ci, Gorindzie. Wygrałeś. Gratulacje. No to straciłem robotę. Pięknie, bardzo ładnie. A znaczy miałeś pozycję na pewno przegraną, tak? Nie to, że się pocieszam czy tłumaczę, ale no właśnie, to wynika z tego, że jedno tam niedociągnięcie czy lekkie rozluźnienie powoduje już takie opcje. Także gratulacje, gratulacje, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Przegrałeś dwie partie z tym samym przeciwnikiem. No, zdarza się, zdarza się. Ja przegrałem ze swoim uczniem, jeśli mogę tak to określić. Witam cię, Forgamenot, money. Okej. No dobra, D5 niech będzie.
Bonek Cracker, to trzeba grać w szachy. Trzeba grać, szachy są fajne. Szachy są przyjemne, zagrajmy C5. Szybkie wymiany hetmanów? Bardzo proszę. W tej wersji to na pewno chętnie. Dobra. Szacha widział, dał. Okej, tutaj od razu roszada F7 jest bezpieczna. Aha, grasz filmiki, przepraszam, oglądasz filmiki i dopiero zaczynasz przygodę. Fajnie. Fajnie. Im więcej ludzi gra, tym lepiej. Ja myślę, że po tym filmie Gambit Królowej sporo ludzi zacznie grać w szachy. Pewnie oglądaliście, miejmy nadzieję. D4, E5? No bzdura. E5 nikt nie gra tak. Absolutnie. No, na zaskoczenie w blicu raz na jakiś czas pewnie tak. Tam widziałem taki ruch oczywiście. Ale nie polecam grać regularnie takich, w cudzysłowie mówię, głupotek, tak? To raczej nie ma sensu większego. Aha, dzięki serialowi zacząłeś grać, fajnie. No, polecam oglądać. Gambit Królowej, bardzo fajny serial. Ach, tutaj przeoczyłem ten ruch, dobra, ale tu się też nic nie dzieje strasznego. Zagrajmy z powrotem. Król G6, pobiciu na B7 oczywiście. No ale jeszcze pozycja nie jest taka łatwa, żeby to wygrywać. Tak, zagrajmy. Bo dwie figury zawierzę, więc teoretycznie powinno być lepiej. Ja również dzięki serialowi zacząłem się interesować szachami. No tak, no widzicie, serial zrobił swoje, a szachuś co zrobił? No nic wielkiego. Kwestia reklamy, prawda? Nie, ale fajnie, fajnie. Serial tak. Ciekawy. To też było chyba nawiązanie troszeczkę do Fischera, który walczył z ZSRR. Tylko, że tutaj w postaci damskiej, co się oczywiście lepiej ogląda. No wiadomo, kto by chciał tam facetów oglądać, prawda? Tutaj jeszcze piękna aktorka. No, tam dużo niedociągnięć takich było, o których można by rozmawiać. Ale generalnie super, tak? Znaczy wiadomo, każdy może tam sobie coś znaleźć, zawsze jakąś tam fałszywkę. W sensie takim, że na przykład fałszywkę mam na myśli, że tu nie mogę. Dobra, chyba odejdę tym gońcem. No tak, odejdę z powrotem. Że na przykład jak przestawiali ruchy, to te ruchy były takie wykonywane amatorsko, wiecie, tak zbijane dziwnie. No tak zawodowcy nie grają. Te partie klasyczne były rozgrywane trochę szybciej, a powinny być rozgrywane wolno. No ale na potrzeby serialu sobie zdaję sprawę z tego. Ale generalnie super. Według mnie fajne. Wszystko, co w szachach jest robione, to musi być w miarę dobre. Każdy może znaleźć tam swoją magię w tym wszystkim, prawda? Dobra, jedziemy jakiś h5, żeby G4 mnie nie zamknęło. Trochę przestrzeni złapiemy i czekamy na ruch przeciwnika po prostu. Tak czasem można grać. Najmocniej przepraszam. Tutaj zagramy tak, poświęcimy pionka. Poświęćmy tego pionka. Chociaż to poświęcenie będzie chyba całkiem dobre. Zaraz dostaniesz depresji. Łe, słuchaj, na depresję dobre są szachy, tak powiem. Ćpaj szachy, mój drogi, ćpaj szachy. Tutaj mamy szach. Na to liczyłem. No, zgadzam się, tam Dorociński spoko zagrał. On wyglądał na takiego rosyjskiego arcymistrza. Dziękuję ci serdecznie. Lecimy dalej. Damian 03. Damianie, no nieźle ciśniesz. Chyba się zaraz spotkamy. Moi drodzy, za chwilkę do Was wracam, zrobię sobie lekką pauzę. Za moment wracam do Was.
Okej, okay, jestem, już jestem, jestem, jestem. I dołączamy z powrotem do turnieju. Ci Gorindzie, ale mi złowiłeś tutaj tyłek, nieźle. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. No jest fajnie, 50 osób, tak dosyć spontanicznie. Słuchajcie, może byśmy, już teraz zapowiem, niech będzie, w środę. Środa to jest chyba 11. Jak dobrze kojarzę, tak. 11. W dzień odzyskania niepodległości może byśmy zrobili porządny turniej. Pewnie tych turniejów trochę będzie w tym czasie, ale myślę, że może zrobimy taki porządny turniej. Ja to ogłoszę wcześniej. I może te setka ludzi zagra, a może więcej trochę. No ci Gorindzie znowu gramy, no to lecimy. No nie. Muszę znowu grać z ci Gorindem. Lecimy D4. Masz się męcz. Jakieś mory spróbujemy tutaj pograć. Dobra. No dobra, no to lecimy z tym wariantem. Aha, tak sobie ładnie przeszedłeś tutaj do tego warianciku. Zgoda, zgoda, zgoda. Może niepodległy klasyczek bez współpracy z Marianem. Ja jestem jak najbardziej otwarty. A tu F4 było dobre. Kurczę, blada, nie zagrałem. Jestem otwarty, tylko no nie będę się Maciejowi narzucał, jeżeli będzie ochota, bo on jest większy, że tak powiem, w każdym słowa tego znaczeniu, więc nie ma co podskakiwać. Tutaj, dobra, F4 grajmy. F4 grajmy. Tu po wybiciu bicie z F jest hetman H4, ale wiem, że hetman H4 do najlepszych nie należy. Może już nie w tej wersji, bo tam skoczek powinien być, ale tu nadal nic nie ma strasznego dla białych na pewno. Bo tam król E2, wiem, że to wygląda dziwnie, ale rozwój jest chyba lepszy. Okej, okay, A6 myślę, że zbędne posunięcie. Panie ci Gorindzie. A hetman F3? I co teraz? Ajajaj, będzie szybka partia. Szybka partia, szybkie lanie. Miejmy nadzieję. Lecimy z tematem. Od razu D5. No tak, tak, tak. Maciej trenował sztuki walki, więc nie tyle co paker, co po prostu jest wysportowany, tak? No tam wiadomo. Pozdrawiamy Macieja. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Strasznie nie lubię grać z moimi uczniami w szachy, słuchajcie. No nie lubię grać z nimi, no. Zawsze ogarniają, zawsze mam do nich jakiś taki fajny sentyment, że nie potrafię z nimi grać, no. No i czy Gorind tutaj ciśnie, ciśnie, ciśnie. Okej, tutaj poszło. Lecimy tak. Zawsze to już wieża tutaj jest połączona z drugą. I jeszcze robimy atak na E7. Witam cię, strzelcu. Jak masz ochotę dołączyć, zapraszam, ale zostało nam 37 minut do końca turnieju z 2 godzin. Ale zawsze kilka partii można zagrać. Dobra, tutaj to mamy chyba taki ruch D6. Chyba D6 wystarczy. Wieża F8 jeszcze, no to właśnie wieża F8, hetman, wieża G8. No właśnie, 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 o co tutaj chodzi jeszcze? No właśnie, to nie jest takie proste. Znaczy, zawsze mam hetman H5, takie posunięcie, ale zaraz może na E7 wieża bije, tu bije. A zaryzykuję. Dzięki za followa. Zaryzykujemy tutaj bicie na E7.
Teraz tak, wieża bije E7, mogę zbić tam na F8, wieża zagra na E8 z powrotem, dam szacha i potem D7, król tu, ta. Tak, to chyba wygrywa, to chyba wygrywa według mnie. No mata chcesz mi dać, widzę to ewidentnie. Chce mi dać mata i się nawet o to nie pyta. No wieża G1 muszę, nie? Muszę bronić. 20-minutówkę ze mną. Ciężko z czasem, ale po symultanie może jeszcze sobie pogramy. Właśnie pogram z wami, tylko no nie 20-minutówki, tylko trochę szybsze, jakieś blice, jeżeli będziecie mieli ochotę. No ciężko złapać mnie na 20 minut, bo to jest godzina praktycznie wyjęta. Nie to, że zmarnowana, nie o to chodzi, tylko no czas jest bardzo ważny w moim przypadku. No może kiedyś przypadkowo się uda, zobaczymy. Nie mówię nie, bo ja tam się nie zamykam na takie rzeczy, ale ja tu jeszcze mam wieżę C7 ze zdobyciem w ogóle figury za darmo i chyba tak zrobimy. Dzięki ci, Gorindzie. Okej, udało mi się rewanż. Subskrybent, witam cię subskrybencie, jedziemy. Czy ja coś trenuję pod kątem długich partii? No na ten moment niestety czasu brak, nie trenuję dla siebie, jeśli o to chodzi. Ale nie mówię nie, będę trenować, obiecuję, będę trenować. Poza tym jest ta pandemia, wiecie, to trochę zniechęca, tak? No ale najtwardsi teraz trenują, żeby potem grać lepiej, nie? Zagrajmy tak. O, widzę tutaj Londyn, czyli zapychanie pozycji. A to spryciarz. Sprytnie. Lecimy. Tak jak grywał Kasparow. Teraz tak, hetman C2. Hetman C2. Zobaczymy. Na razie pozycja jest całkiem normalna, całkiem zwyczajna. B3. Wymyślił B3. No jak wymyślił? No bijemy. Z planem goniec A3, goniec B2. A tym wybiłeś. To w ogóle niespodzianka. To będę męczył. Proszę bardzo. Skoczek B4. Ciekawy jestem ruchu. Ok. Wieża C8. Ja jeszcze nie mam roszady, a ja już się rzucam na przeciwnika. Sam wykonuję ten błąd. Robię ten błąd, tłumacząc innym. No dobra, tutaj zdążę zrobić roszadę na szczęście. Po roszadzie przeciwnika. Okej, teraz już jest okej, teraz już jest dobrze. Teraz jest dobrze, bo tutaj pilnuję na C8. Skoczek E5. Dobrze, skoczek E5. No wymieniam i na A2 wisi. Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę? Biorę pionka, po prostu biorę pionka. Trzeba brać, skubać przeciwnika powoli. Trzeba. Dobra, wymiana. Okej. No i wolna linia opanowana. Pionek więcej. Skoczek zaraz idzie na C3. Grać, nie umierać, jak to mawiał klasyk. No nie widzę tutaj jakichś opcji dla białych, ciekawych, niestety. Może jakiś skoczek C4, ale skoczek C4 z opcją wzięcia skoczka na A2. Tak, tylko że ja biję pionkiem, a potem biję znowu kolejnego pionka i kolejny pionek więcej. Tak może to wszystko wyglądać. Ja chyba będę tylko oglądał te partie w turnieju, bo obecnie lekki chłopiec do bicia ze mnie. Nie, nie poddawaj się, pulchny. Nie wolno tego robić. Nie wolno się poddawać. Trzeba walczyć. Dobra, jeszcze podeprę tutaj pionka A5.
Czyli obecnie przez pandemię praktycznie nikt nie zdobywa punktów w rankingu. No praktycznie tak, bo nie ma turniejów. Nie ma turniejów klasycznych. Dokładnie tak jest. Znaczy gdzieś tam są jakieś organizowane turnieje. Wiem, że w Lublinie teraz jest kołówkarcy mistrzowska, bardzo fajna. No ale to była zaplanowana wcześniej i już ruszyła, ale pewnie zaraz zamkną cały kraj i będzie po turniejach, znając życie. No ale myślę, że dobra wiadomość jest taka, że wrócimy, nie? Jakoś tak we wrześniu to już powinno wszystko wygasnąć. Znaczy, nie wygaśnie to raczej do końca, ale już będzie na tyle stabilnie, mocno, że wrócimy do normalnego życia, miejmy nadzieję. Człowiek trochę tęskni za tym, prawda? Za pójściem na plażę, nie wiem, do knajpy, do jakiejś restauracji. Normalnie na luzie, prawda? Sobie pożyć. Okej, tutaj wejdzie mu. Dobrze zagrałeś teraz, muszę przyznać. Zagram tak, żeby pilnować jednak tej wieży. No nie jest to nic dobrego. Dobra, nie będę się już wypowiadał na temat wirusa. Bez sensu. No ale w każdym razie chcemy wrócić do normalności, a trochę tej świeżości nabierzemy, tak? Czyli obecnie dobra, 9 partii, w tym 8 przegranych i 1 pat. Jak tu się nie poddawać? No nie! Dopóki cię nie boli, to graj. Jak cię będą mocno bić, to możesz odklepać już. Nie, no jest okazja, to proponuję grać. Ale dobra, zrobisz oczywiście jak zechcesz. To jest tylko moja sugestia. No, zrobimy lufcik. Z planem jakiś G5? Tutaj? Tutaj. Zagrał i się nie bał. Może tak? Po prostu goniec D6 z planem jakiegoś wybicia na DE5. Może tutaj? Zaraz zobaczymy, co przeciwnik zagra, wtedy pomyślimy. Chce mi się na D3 zagrać. Pionek więcej, więc nie muszę się rzucać tutaj na przeciwnika, prawda? To znaczy, że do końca 2021 nie będziesz miał punktów. Znaczy, nie wiem, kiedy turnieje wrócą, bo turnieje może wrócą jakoś na wiosnę. No, powoli może zacząć to się odmrażać, ale tak specjaliści, naukowcy mówią, że po wakacjach czy do wakacji, znaczy po wakacjach to już tak ma być całkiem względnie normalnie do życia. Ależ ja się wyraziłem, całkiem względnie. F6 miałem ruch, niestety, już po tym ruchu. Symultana niestety nie doszła do skutku, bo tam coś mi nie pykło. Technicznie mi coś nie pykło, przykro mi. No wyszło jak wyszło, bo było 64 osoby były zapisane, a niestety grało tylko 9 i reszta musiała czekać. No bez sensu. Nie wiem, od czego to zależy, czy od limitu ludzi, czy... Nie mam pojęcia. No ale symultane ja muszę tam ogarnąć technicznie i wrócimy do tematu. Może tak? Czy ja tutaj chcę dać mata? Dziękuję serdecznie, subskrybencie. No i tutaj panowie walczą. Walczą, walczą. A my sobie czekamy na kolejnego zawodnika. Dzięki za grę, subskrybent. Dzięki, dzięki. Witam cię ponownie. Forgamenot Malay. Znowu mamy ten wariant, tak? Znaczy, no, znowu mamy Karokana. No dobra, gram znowu te E5. Czy będzie taki ruch? Dobra, gram C4. Jakieś wnioski z poprzedniej partii, zobaczymy. No, tak niestety bywa, tak niestety bywa. Jeśli chodzi o politykę, Michale, to nie znam się, nie chcę się znać, nie wtrącam się. Niech mu będzie na zdrowie, jeśli chodzi o wybory. No dobra, to trzeba tak z myślą wybicia, z roszadą. No, róbmy roszadę i z głowy będzie wszystko.
Okej. Dobra, dwa pionki poleciały. Miały prawo. Jak teraz grać? Bądź mądry i graj w szachy. No, damy szacha na A4, weźmiemy tutaj na C4. Ja przypuszczam, że to C4 jest złym ruchem, oczywiście w debiucie, i to już teraz widać ewidentnie. Skoczek musi wyjść szybko. No jest szach tutaj, tak? Ale to wtedy ja też mam szacha. Szach, przepraszam, bicie na E5 z szachem dla hetmana. Tak często nazywam. Tak nie poszło. Tak nie poszło. To idziemy tak. Dobra, to lecimy tak. Tutaj. No to ciekawy ruch. Na pewno dobry. Na pewno dobry. No muszę wybić, wrócić. Jest pion mniej, a tu są zdwojone do wzięcia na w przyszłości, miejmy nadzieję. Wszystko się chyba na razie broni. A3, B4. Tak, sobie zagrajmy. No goniec musi wybić skoczka, wybije skoczkiem. Będę bronił, goniec D3. Czy G4 będzie grozić? O, zobaczymy. Okej. No i czy skoczek wybije mi pionka na E5? Raczej nie powinien, bo bicie do końca F4, ale wieża E4, poświęcenie jakości za jakieś pionki centralne, ale myślę, że niewystarczająca rekompensata. Dokładnie tak. Tak, będziemy bronić pionka. Tutaj zaatakujemy gońca. No i chyba czarny jest ok. Znaczy ja tutaj zawsze mam wybicie, w razie czego nie tracę tego pionka. Pytanie, czy jest to wystarczające? No dobra, zbiję to, muszę. I zagrajmy tak, tu na tego piona. Cóż to za pozycja? Mój przeciwnik gra dosyć twardo. Trzeba przyznać. No bronię. Grożę takim ruchem z wzięciem pionka na D4. Jeszcze tu jest opcja skoczek na G5. Tak, poszło jednak. No to bijemy. Król F1, jak najszybciej. Aha. No spróbujemy. No blisko remisu to myślę jest. Tutaj wymuszam wybicie na E1. Król na D3 zmierzy, to będzie dobrze. Ale czy zmierzy tam? Czy będzie taki ruch D3? Nie, no czarny jest lepszy, zdecydowanie. Szachuś się zagadał i szachuś może przegrać. No tak, ilo, robi się groźnie, a tu jest szach. Cóż ja mogłem, biedny żuczek, zrobić? Ojej, tracę figurę. No i mnie załatwiłeś, ładnie. Ładnie mnie załatwiłeś. No dobra, poddaję. Muszę poddać. Uczciwie przegrałem. No, słuchajcie. Kosicie, kosicie, wymiatacie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Króciutka przerwa szachusia. Za chwilę do was wracam. No, dwa jajka zniosłem. Jak prawdziwy facet. Za chwilę do was wracam.
Jedziemy, panowie i panie. Wyczerpujący turniej, wyczerpujący. Czekamy na kolejnego przeciwnika. Forge Amenot Money, masz szansę chyba nawet mnie wyprzedzić, bo jesteś teraz na fali wznoszącej, jeśli chodzi o punkty. Ale jest tylko 20 minut do końca. No i walczymy, walczymy. Walczymy, walczymy. Sznur od żelazka. No, brzmi groźnie. D5. Proszę bardzo, obrona skandynawska. Okej. Dobra, więc G4, gramy D4. Figury muszą grać. Figury muszą grać. A tutaj. Czy ja mogę wbić na F7? Nadajesz się, nadajesz. To właśnie jest dobry trening dla Ciebie, jak masz samych lepszych według Twojej oceny. Dlatego ja też gram na przykład Tartlet Tuesday, gdzie zdecydowana większość jest lepszych ode mnie i dzięki temu mogę się czegoś nauczyć. I wcale nie omijam takich turniejów, więc to jest ważne. Ale jasne, każdy może mieć gorszy dzień lub słabszy lub mniej chęci, ale dobra, dobra, no ważne, że trochę pograłeś. Dobrze, co tu się rzekuje? No, panie kolego, no co tutaj w ogóle? F4 gramy, jak bicie, to tutaj bicie na E5. No, bijemy oczywiście. Jak dają, to bić. Jak brać, jak dają, to brać. Jak gonią, to uciekać. Tutaj oczywiście przeciwnik pewnie planował bicie na E5, ale jest strzał na F6. Niestety z Nakamurą nie miałem przyjemności zagrać jeszcze. Nie jest to takie proste. Widełki na G7. G7 jest tu. Jakie widełki? Na G6. Na G6 pewnie o to chodziło. No ale to tylko atakuje wieżę i gońca. Tutaj poszło. Teraz mam widełki na przykład na F7. Takie klasyczne. Tylko pytanie, czy ja jakiegoś mata tam nie mogę dać wcześniej. Chyba nie. Chyba mata nie ma. No
No dobra, gramy skoczek na F7. Spróbujemy wziąć wieżę. Trzymam kciuki, bo obejrzałbym taką partię. No, też bym chciał zagrać. Słuchaj, też bym bardzo chciał zagrać tutaj. Też bym chciał zagrać. Biję tą wieżę, bo w następnym ruchu biję skoczka i automatycznie likwiduję tutaj atak na hetmana. Nie, no jasne, że fajnie by było. No, mój przeciwnik planuje mi dać mata na h2, ale jest goniec f4. Jest goniec F4. No jest szach oczywiście, jeszcze król H1, skoczek na F2, bije wieżą. To się wszystko zgadza. Jeszcze tak, mogę go uciszyć. Skoczek zostaje duża przewaga materialna u białych. Dwie figury chyba nawet. Okej, dziękuję serdecznie. No i walczymy, walczymy. Słuchajcie, nie ma lekko, nie ma lekko. Czekamy na kolejnego zawodnika. Kogo nas tutaj połączy teraz? 51 graczy. Ktoś tam się wycofał, widzę po pierwszej porażce. Zgoda. Myślałem, czy nie grać na ciebie E4, ale pewnie byś z Sycylami zagrał, a na dziś miałem trochę go dosyć. No spoko, spoko, spoko. Ale to widzisz. Nie można w ten sposób tego rozpatrywać według mnie. Grasz swoje i tyle. Chcesz grać w szachy, to nie powinieneś się niczego bać. Grać po prostu z jakąś ciekawością tych szachów. No tutaj przeciwniku, mój drogi, podstawiłeś mi od razu pionka, więc ja to wykorzystuję z miłą chęcią i wymieniam, rzecz jasna. Czuję, że wymienił mi na C6. Nie wymienił. Robię roszadę. Gramy tak. I grozi wzięcie skoczka na B3. Mogłem chyba to nawet wcześniej zagrać. Oczywiście też grozi wzięcie gońca. Nadal groźba zostaje. Okej, no jak mamy przewagę figury, to wymieniamy. Wymieniamy. No to tutaj podciągnę piona. No dobra, goniec D5, bronimy pionka. Ustawię się teraz wieżami na B i będę tam atakował. Jeszcze o lufciku trzeba pamiętać, ale to już jest. No tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, lecimy dalej. Jeszcze kilkanaście minut, 11 dokładnie, nie kilkanaście. I może sobie jeszcze pogramy jakieś tutaj partie, jeżeli będziecie mieli ochotę. Odpalimy może jakąś muzę, żeby nie było zbyt nudno. Zawsze się boję tego, że tam ścieżki mi blokują i potem tego filmu nie można za bardzo oglądać z muzyką. Tak już kiedyś twitchowałem, to wyciszało mi potem te filmy. Niestety. Ok. Rook 285. Powodzenia.
Sycylijska, sycylijska, obrona sycylijska. Dobrze. Czy wariant Najdorfa nam się pojawia? Ja tu zbiję hetmanem. Na zaskoczenie. Oczywiście skoczek C6, goniec B5, wiążemy króla. Goniec D7 będzie wybicie skoczka wtedy. Jeżeli E5, hetman wraca na D3, będziemy bronić punktu D5. Atakować punkt D6 ewentualnie. To już wszystko zależy, co zagra tutaj czarny. Tak, bicie, bicie. Dobra, wyprowadzamy skoczka. Skoczek F6. Skoczek. Oj, jak mi się tu plączą strzałki. Przepraszam. Skoczek F6 i goniec G5. OK. Z planem długo Rashada i potem wieża H na E1. Wszystkie figury tutaj będą grały jak należy. O, to nie był już dobry ruch, bo tutaj słaby pionek bardzo zostanie na D6. Bardzo słaby pionek. No i tego słabego pionka zjem z przyjemnością. Jest pionek więcej. Myślę, że skoczek na D4, żeby tego gońca teraz sprzątnąć tutaj z F3 z obroną, F5 zbije. No tak, to jest dobrze. Zibi ten wariant, nie wiem jak się nazywa, od razu mówię, ale grają go czasem. Bardzo ciekawy, bo tutaj białymi się bardzo szybko wyprowadza figury. Ja też czasem polecam na zaskoczenie. Rzadko kto go gra, nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, czy jest jakieś obalenie tego, czy jakaś opinia, że to jest coś złego, ale według mnie jest spoko, można tak grać. No tutaj jest pionek więcej, no i skoczek, zdwojone pionki, więc prawie dwa pionki więcej wizualnie. Można na to też tak spojrzeć, więc to jest na pewno wygrana końcówka. No ciekawe, ciekawe. Zibi, ja też filmik na ten temat nagrałem na YouTubie. Stary, jakiś tam stary filmik gdzieś tam na początkach, więc polecam obejrzeć. Króciutki, w miarę chyba treściwy, tak mi się wydaje. Oczywiście tam nie rozpisywałem wielu wariantów. Tylko ogólnie powiedziałem, jak to mniej więcej rozgrywać. No chcę królem tu iść po pionka. Król E5, F3. To F4 zagrajmy, nie puścimy na E5. Seria pułapek debiutowych. No ja wiem, że pułapki są ciekawe. Tylko, że nie, ja nie jestem fanem pułapek, no pewnie jakieś tam by trzeba było posiedzieć i poszukać. Jasne, no na pewno się pojawią pułapki, ale pułapki nie są najważniejsze, żeby dobrze grać w szachy. Jasne, że warto kilka znać, żeby w nie nie wpaść przede wszystkim, ale żeby grać na pułapkę, to chyba nie tędy droga. No G3, G5 bije. Goniec, skoczek tutaj, H3, G4, no wszystko się trzyma. Nawet tak mogę od razu zagrać. Ustawić przede wszystkim pionki na białych polach. Aha, no to bijemy. A król na E4 będzie stał świetnie. Szacha damy na F6 wstępem, król E4.
Jakie są ogólne zasady ustawienia pionków i gońców na polach? Jak się bronimy i jak atakujemy? Ojejku, jakie ciekawe pytanie. Odpowiedź bardzo trudna. Ogólne zasady, jeszcze raz. Ustawienia pionków i gońców na polach. Jak się bronimy, jak atakujemy? Ojej, nie, to nie znam odpowiedzi na takie pytanie kompletnie. Gońce, jak atakujemy? Generalnie mamy gońce na przykład na D3, na D2 i tam patrzymy na roszadę. To fajnie mieć takie gońce, ale, jak to wyjaśnić? No nie wiem, czy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak w jasny sposób. Szachy są na tyle skomplikowane, że ogólne zasady jakieś tam można, przepraszam, wywnioskować, ale żeby tak jasno, nie, tu nie ma twardych reguł na pewno. Jak się bronić? No przepraszam, jestem zszokowany tym pytaniem. Nie wiem, jak odpowiedzieć. Serio, nie mam pojęcia. Nie ma takiej chyba opcji, żeby... Koledze, chodzi o kolory gońców i jak ustawić pionki w końcówkach. No tego tak akurat nie zrozumiałem. Ale... No jeżeli chodzi o kolory pionków i gońców, no to na przykład... Jak jest tutaj u mnie w tej partii goniec czarnopolowy, jak ja sobie ustawię pionki na białych polach, to ten goniec nie jest w stanie tych pionków mi zaatakować, więc mam wielką swobodę gry. I dzięki temu mogę sobie tym skoczkiem manewrować, stać królem, nie martwić się o to, że ten goniec mnie zaatakuje, jeśli o to chodzi. Tak, Zibi, chyba o to chodzi. Czy między innymi, no, bo tutaj pewnie wiele jest składowych. Dziękuję bardzo. 3,5 minuty do zakończenia turnieju. Może ja już spauzuję i zerkniemy za chwilę na jakąś partię. Zerkniemy może na jakąś partię. Wygrałeś, Pulch, no widzisz, świetnie. No, o to chodzi, nie poddajemy się, widzisz? A już chciałeś zrezygnować i iść spać. No, no tak nie można, trzeba walczyć. Trzeba walczyć, na tym to wszystko polega. Życie to walka, życie to szachy, szachy to życie. Krzysztof, filozof. Oczywiście troszkę z przymrużeniem oka. Bardzo się cieszę. Bardzo dobrze. Gratulacje. Okej. Za chwilę w takim razie jeszcze odpalimy sobie tutaj grę z widzami, jeżeli będziecie mieli ochotę. Chyba na Liczasie sobie pogramy. Ja tu sobie już spróbuję zainstalować jakąś music. A jeszcze 2,5 minutki. Walczcie. Coś tu mi wyskoczyło niby. Ale czy to będzie działać? Zaraz zobaczymy. Okej. Fatres, ten sam przeciwnik. No to dobiera, w arenie niestety to tak jest, że dobiera ci punktowo. Znaczy, dobiera ci punktowo i troszeczkę punktowo, ale też, który jest wolny, to jakoś to dobiera. No, w Szwajcarze punktami dopasowuje przeciwnika. W arenie. Czego słucham, Michale? No, wszystkiego. Ja lubię każdy rodzaj muzyki. Po klasyczną, do hip-hopu. Radio, no. Do woli, no. Muzyka jest tak piękna i każde utwory są fajne. Trzeba znaleźć w nich jakieś, myślę, fajną rzecz dla siebie i tyle. W zależności oczywiście od nastroju, no muzyka tam, wiecie, rockowa czy coś, to tak nastraja bojowo. Wszystko lubię generalnie. Nie będę się rozlekał już nad tym pytaniem.
Jak macie jakieś pomysły na fajne utwory, to wrzucajcie, zaraz będziemy puszczać i zaczniemy sobie grać. No i mamy tutaj już 20 sekund do końca turnieju. Jeszcze wiem, że kilka osób sobie te partie swoje dogra. Cierpliwie poczekamy. To ja tutaj od razu zmienię też ustawienia i tytuł. No, wybaczcie, udało mi się zwyciężyć w turnieju. Drugie miejsce zajął Forgamenot Money. Gratulacje. Szachmat 1, 2, 3, 4, 5. Trzecie miejsce. Damian, czwarte miejsce. Ładnie. No, pograliście trochę. Fajnie, fajnie. No, cieszę się, że byliście. No i w tym momencie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.